Mam na imię Justyna, jestem w WMS-ie od 3 lat i wyjeżdżam na Filipiny. Będę uczyła dzieci w wieku przedszkolnym angielskiego w stolicy Filipin, Manili, w slumsach i też będę chciała przekazać im to, że nauka jest fajna, jest bardzo pożyteczna. Kończę właśnie studia, więc czuję, że jest to najlepszy moment, żeby poświęcić tyle czasu na pomoc drugiemu człowiekowi, a też myślę, że pół roku jest to czas, w którym można zrobić coś więcej niż tylko podczas krótkiego wyjazdu i zawsze było we mnie pragnienie, żeby dać coś, co jest dla mnie ważne, czyli właśnie czas, który mogę poświęcić tutaj dla siebie, żeby dać go drugiemu człowiekowi. I teraz jest to najlepszy moment w moim życiu. Najważniejsza jest dla mnie moja obecność tam, dla tych dzieci w slumsach. Nie wiem, czy efekt mojej pracy będzie widoczny, ale najważniejsze jest dla mnie to, żeby po prostu z nimi być, żeby przeżywać z nimi radości, smutki i inne uczucia, emocje, żeby pokazać im, że są dla mnie też wartościowe i też dla całego świata. A wiem, że będę starała się też pokazywać im odpowiednie wartości poprzez właśnie naukę i wierzę, że dzięki tej nauce po prostu ich życie stanie się trochę lepsze. Boję się całkowicie odmiennego klimatu na Filipinach, boję się tych warunków klimatycznych, boję się różnych insektów i robaków, więc to jakoś mnie napawa lękiem, ale mimo wszystko też chyba trochę się boję tego, że będę trochę tam zostawiona sobie, że nie będę miała osoby nade mną, która powie mi, co mam robić, tylko to ode mnie będzie zależało, ile ja będę chciała pomóc, ile będę chciała z siebie dać i boję się, że może mi w pewnym momencie braknie takiej motywacji i takiej gorliwości chrześcijańskiej do czynienia dobra, bo wiem, że to ja muszę ją znaleźć po prostu w samej sobie. Zdecydowanie siłę daje mi Pan Bóg, bo nieraz mi pokazał, że ja o własnych siłach nie jestem w stanie zrobić nic i tak też było przed tym wyjazdem. Próbowałam podjąć decyzję, nie byłam w stanie tego zrobić i dopiero Pan Bóg pokazał mi tak, że ja mam jechać na te Filipiny, więc tylko opieram się na nim i wiem, że moje wszystkie lęki, moje brak umiejętności i wszystkie moje jakieś trudne sprawy są niczym w porównaniu z Jego łaską.